w pozostałych rolach. Nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor. Scenariusz. Aunque algún pedazo nos queda en la duda, Señor, a veces la vida nos lleva hasta la locura. Música. Zdjęcia, reżyseria. Dziękuję. Ja to wezmę. Czekałam na was. Dlaczego przyjechaliście tak późno? Zapytaj Fabiolę. Cześć. Witaj. Chcesz zobaczyć swój pokój? Na pewno ci się spodoba. Oczywiście, to dobrze. Guillermino, zaprowadź Fabiolę i Esterę do pokoju dziewczynki. Do którego, proszę pani? Tego po lewej. Do pokoju panny Loreny. Teraz będzie to pokój panienki Fabioli. Zrozumiałaś? Tak, proszę pani. Chodźmy na górę. Idź. A gdzie jest mój pokój? Może pani mnie tam zaprowadzi? Może pan mnie tam zaprowadzi? Witaj. Dziękuję. Nie podoba mi się, jak pan wygląda. Proszę mi powiedzieć, co się stało. Martwi mnie, że jestem potwornym głupcem. Dlaczego pan tak mówi? To nieprawda. Jest pan wspaniałym człowiekiem. Chciałbym, żeby tak było. Jestem głupcem, a w dodatku śmieciem. Najnędzniejszym człowiekiem na świecie. Kto panu to wmówił? Kto pana obraził? Dlaczego pan tak o sobie mówi? Opisuję to, na co zasłużyłem. Sam się prosiłem o wszystko, co mi się przydarzyło. Nie, to nieprawda. Cieszę się tylko z tego, że zaczynam wreszcie płacić. A ty? Czy kiedykolwiek mi wybaczysz? Ja? Co miałabym panu wybaczyć? Dobrze wiesz. Jeśli chodzi o miłość, którą wciąż do pana czuję, to ja powinnam prosić o wybaczenie. Chciałem się z tobą spotkać przed procesem, bo sprawa jest bardzo pilna. Co się stało? Dlaczego chciałeś, abym przyszedł? Tu wszystko się zaczęło. Tu też musi się skończyć. Czy mógłbyś mówić jaśniej? Dobrze. Zamierzam wycofać się ze spółki z Omarem. Dlaczego? Proszę, nie przerywaj. Rozwiążemy spółkę. Nie będę żądał zwrotu udziału. Wszystko, co zainwestowałem, zostawię Omarowi. To ci chciałem powiedzieć.
Czy możesz się tym zająć? To szaleństwo. Nie wiem, co między wami zaszło, ale nie możecie teraz popadać w konflikt. Izabela was potrzebuje. Właśnie dla niej to robię. Nie chcę jej niepokoić. Lepiej, żebyśmy jak najszybciej zakończyli współpracę. Przykro mi, ale dziś muszę zająć się procesem. To dla mnie najważniejsza sprawa. Coś mi mówi, że ty też się tym niepokoisz. Trudno. Jeśli uważasz, że to wynik załamania nerwowego, to się mylisz. Chciałbym uregulować wszystkie sprawy, zanim poślubię Izabelę. Dlaczego tak bardzo się tym przejmujesz? Gonzalo, miałem kiedyś romans z Wiktorią. Omar dowiedział się o tym i teraz mnie nienawidzi. Nie możemy być wspólnikami. Nie chcę, aby Izabela się dowiedziała. Doznała już wielu rozczarowań. Nie chcę jej niepokoić. Wejdźcie. To jest twój pokój. Tu jest łazienka, łóżko, a tu jest okno. Nie przedstawiono nas. Jestem Estera. Miło cię poznać. Popatrz, mnóstwo zabawek. Nazywam się Guillermina. Możesz do mnie mówić panno Guillermino. Zapytam panią o zakres twoich obowiązków. Chodź tutaj. Zobaczmy, co tam jest. Wczoraj poszedłem do szpitala zobaczyć mojego syna. Jak się czuje? Dobrze. Ale spotkałem Izabelę. Czy musisz wspominać tę kobietę? Powiedziała mi wiele rzeczy. Przestań. Ona wciąż usiłuje przekonać cię o swojej niewinności. Przestań, mam już dość. Wysłuchaj mnie, proszę. Nie interesuje mnie, co powiedziała. Nie zajmuj się nią. Jesteśmy teraz małżeństwem. Masz wyłączne prawo opieki nad synem. Powinniśmy myśleć o sobie i zapomnieć o innych. Chciałbym móc z tym wreszcie skończyć. Kocham cię. Nie chcę, aby złe wspomnienia zatruły nasze szczęście. Masz rację, przepraszam. Przyrzeknij mi coś. Od tej chwili zaczynamy nowe życie. Bez wyrzutów czy złych wspomnień. Będziemy z naszymi dziećmi. Aby zacząć nowe życie, trzeba uporządkować stare sprawy. Najpierw musimy usłyszeć wyrok sądu. Wiem, pamiętam o tym. Dużo bym dała, aby Izabela Fernandez na zawsze zniknęła z naszego życia. Iza, przestań. Zrobisz dziurę w podłodze. Przestań chodzić. Zaraz zacznie się proces. Boję się. Czego się boisz? Lepiej już wiedzieć, co cię czeka. Popatrz na mnie. Ciągle łudzę się. To nie ma sensu. Masz rację. Wreszcie się dowiem, czy wyjdę na wolność, czy też zostanę tu do końca życia. Zaczniesz nowe życie. Wszystko będzie dobrze. Uwierz mi. Kto wie? Od chwili narodzin, kiedy mój ojciec mnie odrzucił, jestem jak napiętnowana. Przestań się zadręczać. To bzdura, że dzieci płacą za błędy rodziców. Nikomu nic nie jesteś winna. Za nic nie musisz płacić. Bóg nie jest zły. Rozumiesz? On nie jest niesprawiedliwy. Proszę mnie puścić. To się nie powinno zdarzyć. Dlaczego? Wreszcie możemy odzyskać to, co straciliśmy wiele lat temu. Nie mogę. Nie chcę. Nie chcę, aby to wynikało ze współczucia dla mnie. Przez tyle lat byłam w pobliżu, skrywając swoje uczucia. Nie zniosłabym tego. Pocałunek był wyrazem
mojej miłości. Kocham cię. Nie. Ta miłość umarła, gdy pani Santa Cruz pojawiła się w naszym życiu. To nieprawda. Wciąż cię kocham. Przyjmuj moją miłość i zacznijmy nowe życie, jakbyśmy właśnie się spotkali. To niemożliwe. Mimo że pan nie chce tego zaakceptować, wciąż dzieli nas pańska miłość do pani Santa Cruz. Wyjazd na pewno dobrze ci zrobi. Mamo, nie chcę zostawiać cię samej. Nie martw się o mnie. Ty jesteś teraz najważniejsza. Opiekuj się nią, Julianie. To przecież oczywiste. Od tej pory Barbara będzie zdrowa. Niech cię Bóg błogosławi, moje dziecko. Nie zapomnij o mnie. Wysyłaj kartki. Oczywiście. Powiem, żeby zanieśli bagaże do samochodu. Podobno dziś dalszy ciąg procesu w sprawie zabójstwa Debory. Tak. To ironia losu, że mój mąż tego nie doczekał. Zabiła go obsesja związana z tym procesem. Barbara chciała, abym ją tam zabrał, jednak wolałem nie wywoływać dawnych koszmarów. Dlatego wyjeżdżamy już dziś. Miałeś rację. Musimy zapomnieć o przeszłości. Do zobaczenia i proszę, opiekuj się Barbarą. Oczywiście. Do widzenia. Biedny Roberto. Mogliśmy być tacy szczęśliwi. Dziś wydadzą wyrok? Nie idź tam. Wiem, co zadecydują. Na pewno ci się to nie spodoba. Wreszcie udało mi się ciebie pokonać. Zobaczysz, że zostaniesz skazana. Spędzisz resztę swego nędznego życia za kratkami. Zobaczysz, że wyrok będzie bardzo surowy. Bardzo cię proszę, nie nalegaj. Powinnaś tu zostać. Jak mogłabym to zrobić? Chcę być z moją dziewczynką aż do końca. Nie wiemy, jaki wyrok wyda sąd. Wolałbym, abyś nie słyszała, jeśli wyrok będzie niekorzystny. Czy już zapomniałeś, ile przecierpiałyśmy? Ale spójrz na mnie. Nie zamierzam się poddać. Izabela mnie potrzebuje i ja również jej potrzebuję. Proszę, zabierz mnie do sądu. Dobrze. Będę z nią przez cały czas. To dobrze. Nawet na chwilę nie zostawię jej samej. Chciałem oszczędzić ci przykrych przeżyć, abyś znów nie wróciła do szpitala. Nie zniósłbym tego. Chodźmy. Co będę robić bez moich córek? Pani mnie wołała? Tak. Chcę, aby wyniesiono wszystkie rzeczy z tego pokoju. Musi być całkowicie pusty. Gdzie mam postawić te wszystkie rzeczy? Nigdzie ich nie odstawiaj.
Wyrzuć je, porozdawaj, zrób co tylko chcesz. Nie chcę ich więcej widzieć. Jest pani pewna? Tak, jak najbardziej. Błędem było udawanie, że nic się nie stało. Kultywując wspomnienia o Deborze, tylko skrzywdziłam Barbarę. Preservar la memoria de mi hija muerta fue dañar a Bárbara. Wychodzę na całe popołudnie. Kiedy wrócę, pokój ma być pusty. Nie chcę, aby w tym domu cokolwiek przypominało tragiczną przeszłość. Dobrze, proszę pani. Hola. Habla la maestra Laura Mejía. Tu mówi Laura Mejía, nauczycielka. Pani wyszła, ale zostawiła wiadomość. Najwyższy czas. Kazała mi przekazać, że pani obowiązki dydaktyczne zakończyły się w ubiegłym semestrze. Nie ma już dla pani żadnych zleceń. Niech pani więcej do niej nie dzwoni. To wszystko, proszę pani. Zdradziła mnie. Ta stara wiedźma mnie zdradziła. O nie. Zapłacisz za to, Victorio Santa Cruz. Przysięgam, za wszystko zapłacisz. Na co się tak gapisz? Dlaczego to tak długo trwa? Musimy poczekać na przyjście Sergia. Jeśli się nie pojawi, możemy mieć poważne kłopoty. Proszę nie. On na pewno przyjdzie, proszę się nie martwić. Czekaliśmy już wystarczająco długo. Ogłaszam rozpoczęcie rozprawy. Sąd ogłosi teraz wyrok. W związku z pierwszym zarzutem sąd postanowił, co następuje. Izabela Fernández zostaje uznana za winną stawiania oporu władzy i otrzymuje wyrok 3 miesięcy pozbawienia wolności z możliwością zamiany na grzywnę. Tylko spokojnie. Odnośnie drugiego zarzutu, zabójstwa Debory Bracamontes, sąd uznał, iż rany odniesione przez oskarżoną nie mogły zostać zadane przez nią samą. Wskazuje na to rodzaj obrażeń. Identyczne obrażenia stwierdzono na ciele zamordowanej Debory Bracamontes. Sąd przyjął, że na miejscu zbrodni musiała być jeszcze jedna osoba. A
Sąd uznał, że żaden ze zgłoszonych dowodów nie pozwala stwierdzić, aby Izabela Fernández popełniła ten czyn. Dlatego też sąd uwalnia oskarżoną od zarzutu popełnienia zabójstwa. Sąd zarządza natychmiastowe uwolnienie oskarżonej. La libertad inmediata de Isabel Fernández. Jestem wolna. Wolna. Jesteś wolna. To prawda, jestem niewinna. Izabelo Fernández, ma pani prawo wnieść oskarżenie przeciwko Sergiowi Blanca za składanie fałszywych zeznań. To absurdalne. Nie może tego zrobić. Proszę o ciszę, albo każę panią usunąć z sali. Czy chce pani wnieść oskarżenie? Ma pani do tego prawo. Nie, wysoki sądzie. Nie wniosę oskarżenia. Nie chcę więcej widzieć tego człowieka. Nigdy więcej. Zamykam rozprawę. Żegnam państwa. Bogu niech będą dzięki. Jesteś wolna. Chciałabym przeprosić za to, co zrobił mój mąż. Kim pani jest? Jestem Susana Bracamontes, matka Debory. Bardzo mi przykro z powodu pani córki. Dziękuję. Mój mąż chciał za wszelką cenę odnaleźć zabójcę. Nie zwracał uwagi na fakty. Bardzo się cieszę, że zostałaś uniewinniona. To był sprawiedliwy wyrok. Cieszę się, że brałeś udział w procesie. Gdybym nie wierzył w niewinność Izabeli, nie przyjąłbym tej sprawy. Przysięgam. Nigdy nie wątpiłam w twoją uczciwość. Muszę już iść. Koniec odcinka 99. Wersja polska i rozpowszechnianie Studio Publishing. Tekst Monika Łazarowicz. Czytał Jan Czernielewski. Señor.